Michał Gers oczywiście, to ten najwyższy zawodnik. Na Smoka! Teraz przeciwko jego żółto-czarny barwa. Pierwsze słowa Chorągi Księstwa Siewierskiego. Nasi sąsiedzi z północy, Księstwo Siewierskie sąsiadowało w średniowieczu z zachodnią Małopolską, z ziemią będzińską. Tak, blisko, blisko. Coś się stało z tym Michałem, że on tak napiera. Zobaczcie, co się dzieje. Wysoki nakrywa Jakub przeciwnika. Straszny harpanarz się z niego zrobił. Patrzcie, aż do szaty, jakby to ten gryf gryzł przed ramię, no. Coś takiego. Powiem wam, że ogromnie cieszy mnie taka forma Michała. W tym roku naprawdę z turnieju na turniej coraz lepiej, coraz mocniej. Stop, koniec walki. No i ostra walka, nie wiadomo kiedy się skończyła, słuchajcie, tak szybka walka, to nie wiadomo kiedy nagle nastąpił koniec. No sędziowie długo się naradzali i do gryweczka, tak jest. 30 sekund po bardzo fajnej, dynamicznej walce. Mieli wątpliwości, no i... Tak, tutaj zawołania bojowe rozgrywają i przestrzeni 30 sekund dodatkowej walki rozpoczęte. Bardzo blisko, zobaczcie, pierwsza siła na nogach. Stop! Zaplątali się nam tam chorągiewki. Czekaj, jest zaplątany o liść właśnie, żeby go wyciągnąć. No i wznawiamy walkę. Bardzo blisko na nogach pierwsza siła. Były zliberowane w ten sposób, przemaga bez zasięgu Michała, ale Michał nakrywa go, stop, koniec dogrywki. Michał nakrywa go tym swoim długim torsem i ramionami. No i czy to rzeczywiście przewiezie mu zwycięstwo? Tak! Michał Gers, bractwo rycerskie Zamku Węgrzyn, zwycięża po trudnej walce dogrywce.